Siemanko, dzisiaj właśnie jest ten dzień, w którym się doczekaliście naszych pomiarów na hamowni. Także dzisiaj jedziemy do Michała i będziemy robić pomiary. Oprócz tego będzie też mała modyfikacja sterownika silnika, o czym przekonacie się wkrótce. Póki co pogoda nam pięknie sprzyja, jest super słonecznie, droga jest sucha, mimo lekko ujemnej temperatury, także warunki sprzyjają. Ja właśnie jadę na drogę ekspresową, gdzie będziemy te pomiary robić. A few moments later. Przede wszystkim. No, końcowo. A ten przed pokażesz, ten 300 ileś tam, nie wiem, tam 370 czy coś, 60, o, 370 koni i 700 Nm tutaj na pomiarze. No, tak było przed, tak, nie, tak jest po, także wszystko jest jasne. W przypadku Jeep tuningów bardzo, bardzo ważna jest diagnostyka, żeby ją zrobić przed i po. My ją zrobiliśmy również przed, a w tej chwili będziemy sobie spatrzeć parametry po. Pierwsze rzeczy to są błędy w silniku, a drugie, nawet chyba najważniejsze, to jest live data. Ciśnienie paliwa i ciśnienie do ładowania, czy się zgadza? Dokładnie. Musimy porównać wartości zadane z wartością rzeczywistą. Czy się pokrywają? Im bardziej się pokrywają, tym lepiej dla nas. Bo to nam po prostu daje wgląd na kondycję silnika i wszystkich podzespołów. No i tak tutaj wygląda live data. I mierzymy sobie ciśnienie do ładowania. Charging pressure actual. Trzymać.
tak jakby gdzieś... Dobra, przyszedł czas na ciśnienie paliwa. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Jest na razie spokojna jazda. Spokojnie. Nawet troszeczkę. Widzimy, że bardzo ładnie się utrzymuje. Zerowo jest, nie? Jeżeli chodzi o ciśnienie paliwa, naprawdę. Tutaj, jeżeli chodzi o pompę, układ wyciskowy i tak dalej, jest naprawdę super. Jeszcze przydałoby się jakieś małe podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło i dlaczego to tak, a nie inaczej. A więc tak, zacznijmy od tego, że pierwsze niskie wyniki wyszły dlatego takie, gdyż problemem okazała się nasza ekologia. System był nie do końca sprawny, my to naprawiliśmy, no i już po naprawie wynik znacząco wzrósł i było to też czuć podczas po prostu zwykłej, normalnej jazdy w odczuciach. Jeżeli chodzi o ten wynik, który jest już po chiptuningu i to, co zobaczyliście na live dacie w komputerze, jest to jakby jednoznaczne, że układ wtryskowy w aucie jest w pełni sprawny i daje dokładnie takie parametry, jakie oczekuje od tego sterownik, co tam dokładnie tłumaczymy i to jest po prostu widoczne. Widzimy tutaj na wykresach, że turbosprężarka nie działa idealnie tak, jakbyśmy tego chcieli. Co jest tego przyczyną? No to, że turbosprężarka jest po regeneracji i właśnie te regenerowane turbosprężarki zazwyczaj nie trzymają tych idealnie seryjnych parametrów. Myślę, że to jest kwestia samego ustawienia turba i że pewnie dałoby się to doprowadzić do perfekcji, aczkolwiek no... Uważam, że to powinno być zrobione po stronie firmy, która to regenerowała. Generalnie, jeżeli oddajemy coś do regeneracji, no to oczekujemy tego, że będzie to przywrócone do ustawień, że tak powiem, fabrycznych, tak? Takie, jakie wyjechało z salonu. Jednakże, no niestety nie udało się tych idealnych rezultatów uzyskać, ale no nie jest też jeszcze tak najgorzej. No zresztą tak jak widzicie. Jeżeli chodzi o moc po chipie, naszym celem było, żeby była ta czwórka z przodu. To był nasz plan, to był nasz cel. Jest to moc, która nam w zupełności wystarcza.
400 koni i 800 Nm naprawdę daje radę i w tej budzie potrafi fajnie przyspieszać, reagować na gaz, wyprzedzanie, niewyprzedzanie. No i nawet nieraz można kogoś spod świateł zgubić, bo potrafi się nieźle zdziwić, że diesel tak potrafi. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało możecie je do nas skierować w komentarzu. I nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i dać łapę w górę, bo to jest dla nas bardzo ważne. Także, no co, ja pozdrawiam Was serdecznie, ja się już z Wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. BMW Wójtowicz Garage, cześć!